Dzień minuty, Michał Kowalsko. Mijają kolejne dni, a rząd pisowski ani na jotę nie zmienia swojej strategii w walce z pandemią. Chce ją przeczekać. Polityczna kalkulacja jest taka. Owszem, umrze kilkadziesiąt tysięcy osób, ale to grupa mniejsza niż ta, której rząd PiS naraziłby się, wprowadzając jakiekolwiek obostrzenia. Tyle, że wirus COVID nie czeka i nie przejmuje się politycznymi kalkulacjami PiSu. Od kilku dni świat drży przed nową odmianą wirusa, nowym wariantem nazwanym Omikron. Na razie ciągle jeszcze nie wiadomo, jak groźna jest ta odmiana. Jest po prostu za wcześnie, żeby badacze się na ten temat wypowiedzieli, ale poszczególne kraje już chcą zamykać swoje granice i chcą uziemić samoloty. W polskich realiach równie groźny jak wirus jest sytuacja, jest skutek dla tych pacjentów, tych chorych, którzy chorują na inne choroby niż COVID. Słyszymy o pacjentach onkologicznych, którzy czekają i mogą się nie doczekać operacji, ponieważ szpitale masowo zamieniają łóżka na COVID-owe. Naukowcy z Polskiej Akademii Nauk pokazują jasno, co trzeba zrobić w tej sytuacji. Trzeba po pierwsze poważnie rozważyć szczepienie, a jeżeli jesteśmy szczepieni, to wziąć trzecią dawkę. Po drugie, po każdej podróży zagranicznej trzeba wykonać test. Polski rząd epidemiologów, ekspertów, naukowców nie słucha. Bądźmy mądrzejsi niż rząd pisowski.